Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek The Sims 4 Skaja. I dzięki temu wreszcie już nie będziecie pisać pod każdym innym moim odcinkiem, jakimkolwiek, który opublikuję, a kiedy Sky? Kochani, w ogóle zanim przejdę do odcinka, chcę wam powiedzieć, żebyście po prostu rozwinęli sobie opis i zaobserwowali mnie na Instagramie, ponieważ ja na Instagramie mam właśnie taką komunikację z wami. Ja tam na relacjach na Instagramie o wszystkim, dosłownie wszystkim was informuję. Informuję was, kiedy jakiś odcinek będzie, a kiedy nie będzie, a dlaczego jest, a dlaczego nie ma, a dlaczego to, a dlaczego nie tamto. Dodatkowo na początku każdego miesiąca organizuję takie małe Q&A, gdzie można podpytać o różne rzeczy, ja się staram odpowiedzieć na jak największą ilość tych wiadomości, więc trochę powstaje spam na początku każdego miesiąca, ale myślę, że dzięki temu wszystkie jakieś takie informacje i wszystkie ważne rzeczy zostają wam przekazane. Dlatego pamiętajcie proszę o tym, bo no, stamtąd dowiecie się najpewniej, najszybciej i najlepiej wszystkiego dotyczącego mój kanał. Ale o tym, dlaczego jeszcze Skaja nie było, informowałam was też na Discordzie kilka razy i informowałam was też w zakładce społeczności tutaj na YouTubie, więc wszystkie tam informacje mniej więcej mieliście podane. Dlatego obserwujcie, patrzcie, sprawdzajcie, żeby się dowiadywać, no bo tak jest najlepiej niż właśnie pisać pod każdą serią zapytania, kiedy to, kiedy tamto. Oczywiście ja rozumiem wasze zniecierpliwienie, bo na pewno jeżeli lubicie jakąś serię, to chcecie mieć informacje na temat odcinków, na temat tego, co się dzieje, więc absolutnie nie mam do tego problemu, ale ułatwiając wam życie, daję wam propozycję, żebyście po prostu najlepiej wbili na Instagram, obserwowali mnie i już mieli każdą rzecz podaną na tacy poprzez właśnie informacje, które wrzucam na relacji, na Instagramie. Dobra, i to tyle z takich początkowych informacji. Kolejna jest taka, że jesteście po cutscenie. Dosyć intensywnej cutscenie mam wrażenie, chyba jedynej, która się pojawi w dzisiejszym odcinku, więc dowiedzieliście się, a właściwie już wiecie, że to wcale nie jest tak, że Sky jest totalnie obojętny na to, co się wydarzyło. Bo czasami dochodziły do mnie takie opinie, że po Skyu w ogóle nie widać, że coś się stało itp. itd. Ale po prostu Sky na razie stara się jakoś żyć i udaje, że właściwie nic się nie stało, a do Wery poszedł przede wszystkim dlatego, żeby znów poczuć się jak kiedyś, albo żeby te wspomnienia do niego wróciły, tylko że te wspomnienia były bardzo, bardzo intensywne i bardzo go wykończyły. Jak wiecie, w poprzednim odcinku mieliśmy urodziny młodej, w sensie Taylor, i postanowiłam Taylor przerobić i już wam ją pokażę. I troszeczkę plany się na nią zmieniły, bo ja na początku myślałam, żeby ją zrobić bardziej taką zbuntowaną, bla bla bla, że alternatywka, ale tutaj wszyscy są alternatywkami, więc stwierdziłam, że zrobię ją taką normalną. Przynajmniej ja mam nadzieję, że jest normalna. W sensie nie wiem, no dla mnie ona wygląda bardzo normalnie w tej chwili, ale może tak nie jest. Nie mnie oceniać. Na pewno w pewien sposób jest to specyficzne, ale ogólnie chyba jest okej. Okay. W każdym razie ma spódniczkę, ma ten sweterek, ma ciężkie buty, bo ja uwielbiam ciężkie buty i do tego zrobiłam jej krótkie włosy z grzywką, dlatego że bardzo mała ilość postaci ma u mnie krótkie włosy, już w ogóle grzywek nikt nie ma, dlatego że ja ani krótkich włosów, ani grzywek nie lubię. Więc wszyscy najczęściej mają długie włosy, ale pomyślałam sobie, że tym razem zrobimy to w ten sposób i szczerze, miałam przez chwilę ochotę zrobić jej czarne włosy, ale o ile wydaje mi się, że bardzo ładnie w nich wygląda, o tyle już czarnowłosą mamy jedną simkę i nazywa się on Nicole, więc zostawiłam naszej Taylor tutaj brązowe. Jeszcze chwilę myślałam nad takim jaśniejszym kolorem, bo ona oryginalnie miała te włosy, ale wydaje mi się, że jej jest dużo lepiej w ciemniejszym odcieniu. Także tak się prezentuje, ma zrobione tylko kilka strojów, ponieważ ma zrobiony strój na zimną pogodę i ma chyba zrobioną piżamę, tak? Tak, mniej więcej ma zrobioną piżamę, także wydaje mi się, że prezentuje się naprawdę spoko nasza Taylor w tym swoim wydaniu. I zmieniłam jej cechę tutaj na niezdarna, ponieważ ona miała fankę ekologii. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko ekologii, ale jeśli chodzi o moich simów, no to ja zapominam o takich rzeczach, więc nie wiem, wydaje mi się, że ona może być taka wesoła i niezdarna, po prostu taka pełna życia. I wreszcie mamy weekend, a co za tym idzie, wypadałoby troszeczkę zająć się wszystkim. Czy ty możesz... Co ty robisz, Sky? Sky ma czysty umysł, myśli o imieniu, nie będą już mu zaprzątać głowy? Co? Aha, wiem, co się stało. O, dobra, wiem.
Wiem, co się stało. Okej, pójdziesz sobie jeszcze tutaj i my zrobimy tutaj otwórz, bo potrzebuję jakiegoś jedzenia. Ludzie powinni sobie coś zjeść i tutaj mamy... Dobra, jeszcze dwie zapiekanki i ty sobie weź porcję, Sky. Ponieważ mamy weekend, mamy godzinę 15, ja bardzo bym chciała porozwijać sobie troszkę znajomości z tutaj naszymi koleżankami, więc weźmiemy sobie Weronika. Weronika, ty jesteś... O, jesteś członkiem drużyny informatycznej, dobrze wiedzieć. I zaprosimy cię do tego, żebyśmy wraz z Lili naszą poszli do kliniki weterynaryjnej. Kupimy sobie te ciasteczka, żeby zwierzaki nie czuły się smutne. Nie no, gdzie co ty robisz? Sky, miałeś zjeść sobie na szybko. Weź sobie porcję, Sky. O, a ty, Taylor, możesz tutaj sobie porozmawiać? Pochwal przewspaniały strój. No bo jeśli chodzi o Flina, to dużo osób stwierdziło, że faktycznie to by fajnie wyglądało, gdyby coś między nimi tutaj było. Ale żeby było, to fajnie byłoby, żeby tutaj... ze sobą pogadali. I mam do was pytanie o bal. Czy ja dobrze kojarzę, że bal jest co sobotę w tej grze? Ponieważ ja na razie się na niego nie wybieram, bo ci Simowie wszyscy są młodzi. No ale chciałabym w późniejszym czasie już... W późniejszym czasie już na niego pójść, ale to dopiero później, więc nie wiem, czy dobrze kojarzę właśnie, czy one są co soboty, czy jakoś tam to się zmienia. Idziemy sobie do otoczenia, o którym troszeczkę zapomniałam, a które kiedyś było moim ulubionym otoczeniem, czyli do BB. I śmigamy sobie do kliniki weterynaryjnej, podróżujemy i tak, jeśli chodzi o Simów, no to na pewno bierzemy ze sobą Lili, ale tak jak wam powiedziałam, chciałabym zabrać ze sobą Weronikę. No i wypadałoby jeszcze zabrać ze sobą Nicole, której tutaj nie widzę. Gdzie jest Nicole? O, jest Nicole. Ale Werę, żeby się z nią zaprzyjaźnić, no bo troszkę się zbliżył Sky do Wery, więc fajnie byłoby, żeby mogli ze sobą pogadać i też, żeby te relacje w The Sims były okej. Wera, dobrze, że idziesz z nami i z pieskiem. Obsmaruj, drocz się na temat odwagi. Wydaje mi się, że Wera spokojnie by poszła ze Skyem właśnie, szczególnie po tym, co się działo tutaj w cutscenie, że spokojnie poszłaby z nim i z jego pieskiem, żeby... No, czy w sumie to nie jest jego piesek, ale żeby zadbać właśnie o naszą małą psinkę i lecimy sobie... Zapiszemy Lili na... leczenie. Chodź, Wera, chodź. Przyjacielskie relacje musimy mieć. Nie no, co ty jesteś taki wredny dla niej? Popisuj się zwierzakiem, czuł... O nie, żadne czułość. Wy robicie przyjacielskie rzeczy. Przyznaj się do marzeń o obiekcie uczuć. Można się w sumie przyznać do marzeń. O obiekcie uczuć. Dobra. Odważna gadka. Zapytaj o Barabara. Przyjazne komplementy. Popisuj się zwierzakiem. Głębokie zamyślenie. Podziel się pomysłami. I tutaj sobie jeszcze... kupimy obiekty. A gdzie nasz piesek? Znaczy nie piesek, kotek. Jezu, piesek. No mamy kot. I teraz tak. Przysmak z ambrozją, ograniczenia IQ, przeciwstarzeniowy, o działaniu odmładzającym, postarzającym, przysmak na poprawę zdrowia. Kupimy sobie trochę przysmaków na poprawę zdrowia. Ej, i właśnie sobie uświadomiłam, że właściwie Sky powinien mieć kupioną tę parcelę, w której mieszka Vera i dostawać z niej hajs, nie? Tak mi się wydaje, że tak powinniśmy zrobić. Tylko może jak on będzie już młodym dorosłym? A czemu ty jesteś jakaś taka wredna? A gdzie mój piesek? Czy piesek jest leczony? Jest. Podejdźcie tutaj razem, bardzo proszę. Proszę mi przyjść tutaj, bo piesek jest samotny. Plusie mi tutaj o pieska. Zadbać mentalnie. Głębokie zamyślenie, zaproponuj szalony plan. Leczenie podstawowe, no kosztowne leczenie raczej. Dobrze. I nasz piesio już jest wyleczony, już jest szczęśliwy. Weź ty z tym obiektem uczuć, ja już mu kilka razy kazałam zapomnieć o tym Flinie, a typ centralnie nie chce. Fabułę mi psujesz. Rozmawiaj z Lili i bardzo proszę, pochwal Lili. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że Vera dalej nie ogarnęła, kim jest Sky. I wiem, że to może być dla was frustrujące wręcz, bo Sky jej non-stop daje podpowiedzi takie, no wręcz biega za nią z transparentem i jest: halo, Vera,
weź ty się ogarnij, wiesz kim, znaczy w sensie masz wskazówki, możesz wiedzieć kim jestem, bla bla bla. Natomiast Vera na te wskazówki jest ślepa, a niby jest inteligentna. I chcę wam powiedzieć, że owszem, Vera jest inteligentna, jeśli chodzi o jakieś naukowe rzeczy, naukę książki, pójść sobie bal maturalny, ale nie jeśli chodzi o życie, więc ona nie za bardzo kojarzy te fakty. Ale tak jak Sky powiedział, to tego nie da się wiecznie ciągnąć, więc prędzej czy później ona się dowie co i jak. No, takie też jest życie. Idziemy sobie teraz do parku, który Sky powinien bardzo dobrze znać, ponieważ jest to park, w którym kiedyś odwiedzał wraz ze swoim tatą, więc myślę sobie, że możemy się tutaj udać w czwórkę tym razem. No i oczywiście z pieskiem, bo to jest park dla piesków. No dzisiaj jest naprawdę spoko pogoda i gdyby ktoś pytał i był zainteresowany, to ten park kiedyś robiłam i ten park jest dla was udostępniony, więc jeżeli byście chcieli, to śmiało możecie tutaj wszystko ogarnąć. Biegnij przez tor przeszkód ze zwierzakiem o imieniu Lily. Natomiast Taylor, ja bym chciała, żebyś ty troszkę tutaj sobie poflirtowała z Flynnem, ale Flynnowi bym zmieniła ubranie. Czy ty masz, Flynn, takie normalniejsze? Dobra, masz niby to. Więc to ci zrobimy. Nie będziesz siedział w stroju dziedzica Slytherina. Nie pokaż zdjęcia. Pogadaj sobie z Flynnem. Wygłupiaj się. Jakoś mi, nie wiem, pasują do siebie. Nie masz za krótkiej tej spódniczki? Bo jakoś tak jak zrobiłaś ten rozkrok, to tak wyglądało trochę. Pochwal przewspaniały strój. A ja wiem, robiłam mu strój, ale robiłam mu do cutsceny. Och, nie. Ty tutaj trenujesz. A możesz sobie później grać w szachy. Z. O, nie ma Wery? Vera, ty sobie poszłaś od nas? Vera, dzbanie. Och, tak, tak, tak. Proszę mi tutaj flirtować. Między wami musi się coś tutaj dziać. Rozwiń żagle? Nie wiem, co znaczy rozwiń żagle. Bardzo chcę, żebyście sobie tutaj flirtowali razem, a ty z Werą graj razem. Wy to będziecie tacy inteligentni i będziecie sobie w szachy grać, kiedy ci sobie będą flirtować. Ale cóż. Spytaj romantyczne zainteresowania. Tutaj zauroczenie między Taylor a Flynnem już od dawna było, więc bardzo proszę. Tutaj zauraczyć. Chociaż ja wiem, że niektórzy z was tęsknią, że Naomi, pamiętam jak zaczynałam tę serię, to wszyscy, że Naomi, czy coś będzie z Naomi, ale Naomi, wiecie, ona jest dużo starsza od nich też, więc jakoś tak nie do końca mi to pasowało. Taylor bardziej wiekiem jest zbliżona do nich. Pochwal przewspaniały strój. A wy gracie sobie razem? Grajcie, bo wy mieliście być tymi takimi kujonami. Szepcz o zauroczeniu. Szepcz mu, szepcz. Oczywiście, że mu szepcz. I z romantycznych poflirtuj sobie. Odważna gadka na podryw. Gadka na podryw. Zapytaj, czy jest w związku. No nie wiem. Pochwal jeszcze przewspaniały strój. A gdzie ty idziesz? O, tu jakiś żul na ławce siedzi. Czy możesz się do Flynna wtulić podczas oglądania tego horroru? Jakie słodziaki, Sky, czy możesz im tutaj podejść i podogryzać? Podejść tutaj razem. Chodź, będziesz dogryzać. I zrobisz tutaj ze złośliwych psikusy, albo ja wiem. Chociaż z drugiej strony może dobrze by było, żeby oni bardziej jeszcze tak, jeszcze mocniej ogarnęli temat i nie flirty, intymność, ośmiel się. Oho. Romantyczna intymność. Łaskocz bezlitośnie. Co ty robisz? Aha, noc półżywych Simów, płaczesz na niej. No bardzo romantyczny film, nie ma co. Ale, weźcie wychodźcie tutaj gdzieś. O, tutaj podejdźcie, podejdźcie tutaj razem. Bardzo proszę, ja potrzebuję, żebyście tutaj poszli razem. Super, gdzieś w oddali i zrobisz z romantycznych intymność pierwszy pocałunek. Tak, cudownie. Sky, podejdź tutaj. Bardzo proszę podejść tu. Bo ty masz być świadkiem tego. Jak cudownie!
właśnie, o tę dramę mi chodziło. Pięknie. Aż robimy sobie zdjęcie. Wera, co ty taka wściekła jesteś? Że Sky jest zmęczony, to ja wiem. O nie. I ty weź mu reprymendę zrób. W sensie taką z zabawnych dowcipy. Opowiedz dowcip o wampirach. W sensie chodzi mi o to, żeby mu powiedział, a zrób krzywdę mojej prawie siostrze, to ci nogi z dupy powyrywam. No bo wiecie, to jest jego prawie siostra. A to jest jego najlepszy przyjaciel, nie? Ale ja chcę, żebyście wy byli razem. Zmysłowy pocałunek. Jezu, czy tego w rękę całowałaś? Serio? Ale tutaj powinno być zapytaj, czy w związku? Nie, że poproś o bycie w związku, coś takiego, nie? Czy tutaj ty się tak zapytaj, zaproponuj, że rozkołyszesz szantami. Jezu, jak mnie wkurzają te szanty. Czy oni mogliby przestać z tymi szantami? Ale Sky, niby ty się cieszysz, ale jej też powiedz, żeby się trochę tak uważała, no bo Flynn jest fajny, ale to jednak Flynn. Więc wiesz, kochana, uważaj na to. Nie wiem, o co chodzi, ale wyglądało to dziwnie, Sky. Tak czy inaczej, pora już wrócić do domu, bo ty jesteś padnięty. A na jutro mam kolejny plan. O Jezu. Sky, dotrwasz tutaj, dobiegniesz do swojego pokoju, odpłyń w sen. Taylor, idziesz skorzystać i też idziesz do swojego pokoju, który jeszcze dosyć dziecięcy jest, ale myślę, że dosyć do ciebie mimo wszystko pasuje, dosyć. I wszyscy idą tutaj spać, bo jest północ. Każdy powinien spać już tu. Ale ta ilość simów jest przerażająca. Wracając do Naomi, no to Naomi miała tutaj 10 dni do zmiany grupy wiekowej, Sky ma dni 16, więc dosyć to jest, moi drodzy, mocna różnica, przynajmniej według mnie. Odpłyń w sen. A czemu tu jest tyle wody? Co tu się stanęło się? Pies, czy ty się zsikałeś? Kurde. Odpłyń w sen i ty też odpłyń w sen. Sky, miałeś iść do pokoju. I rozpoczynamy niedzielę. Czy możesz, Kurt, o matko, Kevin. Jeju, nie. Kevin, czy możesz podać nam tutaj jedzenie? Ty się wykąpiesz? Nie, myślę sobie, że możesz sobie wziąć prysznic młoda, możesz sobie skorzystać i podejdziesz tutaj. Jeśli chodzi o zwierzątko, nasze zwierzątko się gdzieś tutaj załatwiało, a ty po co idziesz na górę? Czemu nie możesz z tego skorzystać? A, czekajcie. Czekajcie, bo była aktualizacja, więc pewnie wszystkie umywalki z CC poszły się bujać. Nie. Kochana, to ja tutaj dam ci umywalkę normalną, żeby nie było problemu. Chociaż czekajcie, przecież w Śnieżce chyba nie miałam problemu z umywalkami, więc nie wiem, o co chodzi. Że ta jakoś nie działa. No ale dam te. To nie jest jakiś większy problem, bo ta też jest bardzo podobna. Chodź, umyj ręce. A właściwie nie musisz myć rąk, tylko od razu weźmiesz prysznic. I sobie zrobisz nakryj do stołu, codzienne nakrycie beżowym.